Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj wojna trwa, jak widzicie, kurde, wszyscy się napierdalają. A ja witam was w kolejnej sesji z Jacka Trójeczki. I myślę, że bez zbędnego przedłużania, bo tutaj, kurde, roboty KG chcą mnie unicestwić. Dobra, jeden sam siebie znokautował, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania, bo jest, mi się wydaje, co oglądać. Tak więc ruszamy z koksem. Dobra, jesteśmy z powrotem, już jesteśmy zmniejszeni. W poprzedniej sesji ukończyliśmy cały akt drugi i teraz lecimy sobie na praktycznie cały akt trzeci, dlatego że dzisiaj, tak przynajmniej mi się wydaje, jestem tego święcie przekonany, w dzisiejszej sesji kończymy już sobie gierkę i ja będę do tego jakby dążył. Tak więc szybko może stąd się ewakuujmy, dlatego że myślę, iż nie ma co za bardzo przedłużać. Dlaczego się dałem niżej? Niżej się dałem tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ jak dzisiaj będziemy walczyli z ostatnim bossem, to chciałbym, byście zaobserwowali jego zajebisty wygląd, a raczej tą taką główkę, która, wiecie, co wskazuje w momencie, kiedy tam trzeba zrzucić bossowi dany pasek zdrowia. No wiecie, jak w Crashu na przykład i tak dalej, nie? Czy w innych gierkach. Łoj! No, tego nie planowałem. Dobra, więc teraz szybko dostajemy się do następnej fury i lecimy z koksem. Bo tutaj, kurde, naprawdę wojna trwa, zacięta walka między robotami KG a, kurde, Wastelanderami. Przepraszam, nie Wastelanderami, tylko Freedom Fighterami. Przepraszam najmocniej, to ja tutaj, kurde, skiepściłem, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Ja to nagrywam dla osób ciekawskich po robocie, dokładnie to 3 sierpnia. Tak więc, moi drodzy, mamy nowy miesiąc. To jest ostatni miesiąc okresu wakacyjnego, bo później mamy wrzesień, a po wrześniu zaczynamy jesień. Dokładnie tak, moi drodzy, zaczynamy jesień. Więc jeszcze przez te całe lato muszę, kurde, sporo gierek nagrać, gdyż chciałbym wiele tutaj projektów zrealizować, jeżeli chodzi o lato z pomidorem. Tak przynajmniej mi się wydaje, kurcze pieczone. Dobra, to co? Widzimy się za niedługo w takim razie. No dobra, jesteśmy z powrotem. Kurcze pieczone. Dobra, audio nie mam na maksa podgłośnione, w sensie, jeżeli chodzi o mikrofon, bo przez chwilę myślałem, że mikrofon mam za głośno, abym się zdenerwował. Tak więc wygląda na to, że musimy teraz tutaj, że tak powiem, się dostać. No i tak właśnie wygląda cała cutscenka. W pełni okazałości ją wam pokazałem. Tak więc no. Więc teraz musimy na to wygląda iść do Cleavera i tam rozpocząć jakąś misję, no bo nic innego nie mieliśmy w Haven City. No więc zobaczmy, co tam ciekawego na nas będzie czekać. Nie mogę się tego po prostu naprawdę doczekać. Wiem, że się powtarzam. O, mamy tutaj jakiś pojazd. Dunhopper. Aha, musimy do Sima teraz polecieć. Dobra, to ja mam dobry pomysł. My trochę sobie zaoszczędzimy drogę. Tak jest, wciśniemy restart mission. To samo polski gamer oczywiście pokazał, ale ja stwierdziłem, że to troszeczkę nam ułatwi dostanie się tutaj, ponieważ no kurde, sami widzicie, musielibyśmy całkiem spory kawałek pokonywać, a tak to jesteśmy generalnie do przodu o naprawdę w cholerę czasu, tak więc sporo sobie czasu zaoszczędziliśmy. A i to są mroczni twórcy, tak by the way. To są mroczni twórcy. Generalnie ja z nimi nie mam zamiaru tutaj wchodzić w jakąkolwiek potyczkę. Ja wolę sobie ich po prostu ominąć i jak najszybciej dostać się do Sima, który na nas czeka. Swoją drogą, kurczę pieczone, ładnie wygląda ta ścianka z popękanymi cegłami. Naprawdę, no coś pięknego po prostu bym wam powiedział. Jak widzicie, mroczni twórcy też się bardzo lubią chronić tarczą, tak więc no myślę, że nie powinno być to dla nikogo zdziwienie. Patrząc na tym, że oni się tak osłaniają, to myślę, że nikt tutaj, absolutnie nikt się nie zdziwił. I teraz tak, tu są popękane drzwi. Musimy użyć Dark Jacka. Hahaha.
Dobrze. I teraz tak, patrzcie teraz na to. Widzicie? Tu mamy jeszcze popękaną tą ściankę. Więc musimy się zmienić teraz w Dark Jacka. Halo. O. Dobra, tak, tego tak nie zrobimy. Muszę się cofnąć po fioletowe eko, sobie naładować. I będziemy mieli znowu Dark Jacka, tak więc poczekajcie sekundkę, ja dosłownie zrobię to na tip-top. Bo coś mi się nie chciał ten Dark Jack włączyć. To jest właśnie fajne, że możemy sobie go włączyć i wyłączyć, nie? Że nie ma czegoś takiego, że koniecznie my musimy... wiecie o co chodzi. To nie jest tak, że my jak go włączymy przypadkowo, to on już musi nam sobie tam zlecieć, nie? Bo gdyby to była logika naprawdę Jacka dwójki, to szczerze powiedziawszy, no ta gra, no... No kurczę, pieczone słabo by to wyglądało, no co ja tu mogę więcej powiedzieć? A tu mamy fioletowe eko, super. No co jest? A, dobra. Przez chwilę mi nie chciało zadziałać. Teraz na szczęście działa. Dobra, więc mamy tutaj nową sekwencję. Tutaj nas jeszcze nie było. I teraz sobie możemy pozwiedzać, kurcze pieczone. W ogóle wsłuchajcie się w dźwięki, jakie tutaj nam towarzyszą. Naprawdę, kurcze pieczone. No coś... Czuć, że jesteśmy w nowej sekwencji, nie? Czuć po prostu, że jesteśmy w nowej sekwencji, że tutaj to nie jest to samo, co było wcześniej. O, skaldżemy, Jezus Maria. Matko Bosko, ile ich tutaj jest. Dobra, uciekajcie sobie. Ja bym się tam dostał. Aj! Oberwałem. Ja wiem, że się mogę tym Peacemakerem bronić i tak dalej, ale na razie nie chcę zużywać amunicji, powiem wam szczerze. Mi się to nie widzi, dlatego że ja wolę sobie zaoszczędzać amunicję, bo nigdy nie wiadomo, co gra sobie za niedługo wymyśli. Tak więc ja wolę sobie zaoszczędzić, póki mogę. Dobra, tu widzę, że tak to będzie wyglądać. jakie to było, kurwa, głupie. Ja pierdzielę. Znaczy ja mam z tego beka, ale no w sumie to jest przykre, nie? Nie żeby coś. Dobra. Zium do przodu. I zium do przodu. Ale was wykiwałem. I co? Po co wam to wszystko było? Strasznie... Wow! Strasznie oni dużo damage'y zadają, powiem wam szczerze. To jest coś, co jednak trochę mi się, no, niezbyt podoba. O kurde, patrzcie ile! Ja pierdzielę, nie posrało was do reszty? Naraz, padł. A, tu jest jeszcze jeden wazon. Sorry, że ja tak za długo siedzę w tej sekwencji, bo wiadomo, zaraz ktoś mi powie: ja tą sekwencję dużo wcześniej przyszedłem. Ja jestem progracz, a ty, Pomidor, jesteś cienki bolek. Okej, jestem cienki bolek, tylko że wiecie co? Ja sobie trochę eksploruję, bo ja jednak... O, to tutaj się ładnie wybroniłem, powiem wam szczerze. Dobra, to możemy iść dalej. Nic tutaj po nas. Oh yeah! Nic tu po nas. I to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o niszczenie jakichkolwiek ścianek lub drzwi. O, light jack. Ile skaldżemów. Chryste, panie. Dobra, cutscenka. Haha, widzicie? Nie ma tak dobrze, kurde, nie ma tak łatwo. O, nowy secret jakiś mamy. The Orbiter of Fate. Nice, bo mam 50 tych precursor orbów.
Once again you stand before me, brave one. And once again, your heroism shall be rewarded. I give you a new light power, one which will help you reach new places. Places only in your dreams. Okej. Czyli mamy... mamy tego, ostatni upgrade do Lightjacka. O. Tam coś gamer mówił, że możemy ten, coś fajnego zrobić. Że tak się jakby do góry fajnie unosić, ale ja niestety tego nie potrafię ogarnąć, tak więc no nie będziemy sobie tutaj za bardzo... Kurde, najgorzej. Nie to chciałem zrobić. Nie będziemy sobie jakby za bardzo tym zawracać głowę. No i elegancko. Dobra, jestem z powrotem. Teraz wyłącz to. Kurde. Wow. Jezus Maria, szybko zbieraj. Póki to jest, mam nadzieję, że to nie zniknie. Nie znikaj, proszę. O, jest 500 tych skull gemów, nice. Patrzcie w ogóle, ile my tutaj tych orbów mamy, ja pierdziule. 59, elegancko, kurcze pieczone. Dobra. I L2 po prostu sobie możemy wyłączyć. Ja zawsze zapominam i ja zawsze, kurde, próbuję tą samą kombinacją ten... no wiecie, wyłączyć, nie? No. I teraz zium. Elegancko. I teraz zium. Zium. I zrobiliśmy co trzeba było. Tak więc teraz możemy kierować się do wyjścia. Bo nic tutaj chyba po nas. Chyba. Wow. Jeden skull gem spadł i troszeczkę jestem niezadowolony z tego powodu. I tam będzie Sim na nas czekał. Tak więc... Okej. Elegancko. I zobaczmy, co tutaj będzie. Wow. Tu naprawdę momentami trzeba uważać. Ty! Nie doskoczył? Jak to jest możliwe? Ej, jak on mógł nie doskoczyć? Ej, bez kitu, to było już... Ej, to było wredne ze strony gry teraz, tak? Bo ja normalnie skoczyłem, a Jack nie doskoczył, kurde. Nie wiem, on jakiś upośledzony jest, czy co? Ogólnie to mój komentarz może za jakiś czas się zmienić, ponieważ za niedługo, że tak powiem, rodzinka wraca. Nie zmienia to faktu, że... Wiecie, nie... Powiedzmy sobie szczerze, jak oni wrócą, to nie oznacza to, że ja nagle skończę nagrywać. No bo sorry, dzisiaj sobie dałem cel, że dzisiaj kończę grę i choćby srały skały, to będę dzisiaj kończył grę. Tak więc no. Tak więc bądźcie na to, kurde, przygotowani! Czemu on nie chce tam dolecieć? O, udało się, elegancko. To było ciężkie, to przyznam, że było naprawdę ciężkie. Ale teraz tak. Teraz tam trzeba się dostać. Dobra, elegancko. Muszę się mocno wybić i potem tak elegancko jak piórko. Opaść. To bardzo śmiesznie brzmi, naprawdę uwierz mi, to bardzo opisowo śmiesznie brzmi. Ale w rzeczywistości to kurwa nie jest śmieszne. I teraz, szczerze powiedziawszy, to kurwa nie wiem.
Dobra, więc teraz trzeba będzie się tam dostać. O, tutaj, dokładnie tak. Dokładnie tak, tutaj trzeba będzie się dostać i teraz się wybić stąd. Prawie jak na YouTubie. Ja to mam, kurde, dzikie porównania normalnie, kurde. Okej, elegancko. Jest elegancko, ziom. I teraz stąd musimy tam dostać się do Sima. To nie będzie, kurde, już łatwe. A przynajmniej tak mi się wydaje. A nie, jednak łatwe. Dobra, to idziemy do Sima. Errol has learned how to connect with the Darkmaker ship. If he can awaken its terrible cargo, he will unleash horrors beyond our deepest nightmares. Not all is lost. I hid the most important artifact from Errol. I was wrong about you. You have the balance needed to save us all. As rubber-wearing, completely freaky, beyond bizarre, paint-faced, super-weird monks go, you're all right. I have now seen the truth, and I am at peace. At least I was granted the gift of seeing the face of my creators. Thank you, little one. Okay. No. Więc generalnie, jak mogliście usłyszeć to po głosie Sima, brzmiał on jakby był zmęczony, prawda? No myślę, że do wspólnych wniosków żeśmy doszli, prawda? Prawda. A to za sprawą tego, że oryginalnie twórcy tutaj chcieli uśmiercić Sima. Ale później się z tego wycofali, ze względu na to, że jednak, no wiecie, słabo by to wyglądało, koniec końców. Tak więc, koniec końców zostawili taki jego głos. Z jakiegoś powodu podziękował za to Daxterowi, w ogóle nawet nie wiem po co w ogóle dziękował Daxterowi, tak Ose po prostu powiedział, że dziękuję mu, co troszeczkę ja tego osobiście nie rozumiem, ale dobra, nie będę wnikał. No i ostatnim naszym artefaktem jest Time Up, dokładnie ten sam Time Up, co z Jacka dwójki, na początku Jacka dwójki w zasadzie. Kiedy wiecie, tam byliśmy jeszcze w Sandover Village i dostaliśmy się do Haven City. Tak więc to jest dokładnie ten sam time up. No. Tak więc taka ciekawostka, że była wycięta cutscenka, gdzie Sim miał umierać. A teraz tak stoi i patrzy. Nie wiadomo po co. Okej. To możemy sobie stąd już uciekać. Nic tu po nas. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo raczej tutaj już wracać nie będziemy. We need you back at Sparker City. The scope's picking up major movement out over the water. It's not a storm. It's something else. My guess is it's connected to those dark satellites we've seen. You're the best gunner we've got, Jack. This is your chance to repay your life debt. Get back here as soon as you can. No. I Damus teraz chce, żebyśmy wrócili do miasta, dlatego że miasto jest atakowane przez mrocznych twórców. Więc generalnie Spargus ma teraz wojnę z tymi, z mrocznymi twórcami. Jak sami zresztą zaraz zobaczycie. Nawet muzyka się chyba delikatnie zmieni w Spargus City. Patrzcie teraz na to, widzicie? Mroczni twórcy są tutaj. Proszę bardzo. Jak widzicie, bronią się tutaj swoimi tarczami, tak więc my sobie możemy obok nich przejść, a raczej przejechać. Czemu nie wspomniałem w ogóle o żadnych moich wspomnieniach, kiedy pierwszy raz grałem w Jacka trójkę, jeżeli chodzi o tego Light Jacka i jakby tamtą sekwencję? To jest dlatego, że niestety nie pamiętam za bardzo tego. Ja zresztą mówię, nie pamiętam, czy ja w ogóle Jacka trójkę przechodziłem. Znaczy, jeżeli wspominałem, że przechodziłem, to powiem wam szczerze, że troszeczkę mam teraz mglistą pamięć, bo faktycznie, chyba przechodziłem grę, ale ostatniego bossa nigdy nie pokonałem. Więc to na Let's Playu chyba będzie takie oficjalne, a jak pokonałem to tylko raz w życiu, więc to będzie drugi raz w życiu, kiedy będę walczył z Cyber-Erolem. Tak więc może być ciekawie, nie powiem, że nie. Ja się zmniejszałem, tak, ja się zmniejszałem na kamerce, bo już trochę byłem przerażony, że jednak taką ogromną kamerkę macie przez cały czas. Ale nie, zmniejszałem się, więc pamiętałem o tym. Haha, bardzo dobrze. I mamy teraz powtórkę z rozrywki, tylko z tą różnicą, że będziemy teraz atakowali chyba albo mrocznych twórców, albo ten. A, będziemy musieli te czułe punkty atakować, dobra.
Okej. Jak widzicie, jeden już padł. Będziemy musieli tak kilka ich zarżnąć. Więc to nie będzie żaden chyba kłopot, tak mi się wydaje. Zresztą patrzcie, jak łatwo ich można, kurde, unicestwić. Żaden problem. Żaden. Dobra, padł kolejny. Dobra, pokazuj mi czułe punkty. Strasznie się teraz ten, ciężko strzela, tak przynajmniej mi się wydaje, z tego działka. Tak jakby to działko było, no nie wiem, lekko uszkodzone czy coś. Kurde, ale to z ilu stron ja jestem naparzany, do chuja wafla, ogarnijcie się. Dobra, jeden padł. Nie da się, kurwa, tak wszystkich naraz tutaj. Co wy sobie wyobrażacie? Dobra. Szybko, 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 szybko. Nigdy nie potrafię tutaj mieć pełnego tego życia. Zawsze, kurde, muszę oberwać w tej sekwencji. Jezu, jeszcze jeden. Jeszcze drugi. Ile ich jeszcze będzie? No proszę was. No dajcie mi spokój. Nie rozstroję się. I wszystko od zera, tak? Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Zacięta walka, zacięta walka. Kurwa, nie wiem, ile ich tam jest, jeszcze jest. Dobra, jest, mamy to. Wow, jeszcze chyba nie. Ojej, jeszcze nie. Kurde, a myślałem, że już to będzie wszystko. Zapomniałem, że jeszcze jest ta sekwencja. Kurcze pieczone. No to tutaj mogę naprawdę już oberwać i to srogo. Mam nadzieję, że jest checkpoint. Kurcze pieczone. Bo bym się zdenerwował, jakby nie było. Obawiam się, że chyba nie będzie. Ale bądźmy dobrej myśli. Dobra. You did it, Jack. This victory is a sign of possibility. Times are grim, but when I was the leader of Haven City, times seemed grim then too. Take hope. Even the smallest weed finds shelter within the rocks. Wait, you were once the leader of Haven City? I came to the throne during the middle of the Metalhead Wars. Baron Praxis betrayed me and banished me to the wasteland. The rest, you know. Anyway, here is your third and final battle amulet. You are one of us now. That war amulet is a beacon. If ever you need us, use it to call, and we will be there. And from me, a welcoming gift. This rare precursor armor is said to have been worn by Mar himself. I was saving it for my own son, but right now, you should wear it in this difficult time. Thanks. I don't have anything for you. You give us all hope, Jack. That is gift enough. Welcome to the clan. Yeah!
Udało nam się! Zdobyliśmy ostatni fragment. Greetings, Interchase Herald has somehow alerted and raised the dark ship's shields. Now, even if we do manage to turn on the planetary defense system, it may not have an effect. I have a feeling the Astro Viewer in Haven Forest does more than just look at stars. You must be cautious. Dark creatures have taken over the forest. It will be a battle just to reach the Astro Viewer now. Udało się! Zdobyliśmy ostatni fragment paszportu! Oznacza to, że od teraz możemy przebywać legalnie w mieście. I tak, ogólnie to dostaliśmy jeszcze zbroję, która miała należeć do syna Damesa. W ogóle też dowiedzieliśmy się, że Damus był królem Haven City. Ale Baron go zdradził i wygnał. No ogólnie zachował się jak skończony chuj, nie? Nie musimy sobie chyba tego mówić. Ogólnie to też co do tego paszportu, tak go przyciśniemy, to można by powiedzieć, że armia przyjedzie na ratunek. Więc to taki fajny nawet bajer. I teraz Seimos przekazał nam, że Errol włączył tarczę mrocznego statku. No i Seimos podejrzewa, że teleskop, który użyliśmy w misji w Haven Forest, ma jakieś inne zastosowanie niż typowy teleskop, dlatego musimy się temu przyjrzeć. Dlatego teraz pozwólcie, że ja zrobię cięcie i widzimy się dosłownie za chwileczkę, moi drodzy. Ponieważ teraz będę leciał do tego pojazdu, który się nam wyświetlił na mapie. Tak więc widzimy się w Haven Forest. Co, serio myśleliście, że będziemy się widzieli w Haven Forest? Nie no, co wy. Pokażę wam po raz ostatni tą cutscenkę. W pełni okazałości. No potem będziemy już ją tylko skipować, tak więc zobaczcie i wtedy się widzimy w Haven Forest. Dobra, teraz możemy lecieć do Haven Forest, moi drodzy, tak więc lecimy na Szczecin, bo naprawdę, no trzeba się tam jak najszybciej dostać. No dobra, jesteśmy z powrotem, wow. I możemy zaczynać Haven Forest. Co tu się dzieje? Co tu się odpierdziela? O, musimy niszczyć 9 jakichś glutów. W ogóle to będzie widoczne? Ta, tylko że ja za bardzo to... Wiecie co? Czekajcie chwilę. Dobra, tym razem perspektywę zmieniamy na... do końca już tego let's playa z tej strony. Żeby nie było, że później będzie godane, że ja coś zasłaniam. Tak więc słuchajcie się teraz w muzykę, a my będziemy sobie tutaj niszczyli te zarodniki, czy nie wiem co to dokładnie jest. Dobra, jednak źle podszedłem do tej misji, bo tutaj będziemy musieli tymi działkami operować. Niestety mroczni twórcy siedzą na nich. Dobra, elegancko. I możemy teraz użyć. O, elegancko. O to chodziło. Następne. Bo z tych zarodników, z tych tutaj, kurde, jak widzicie, cosiów wylatują właśnie mroczni twórcy, nie? I my musimy dlatego to unicestwić. Bo inaczej ich będzie w nieskończoność tutaj spamiło. Dobra, więc teraz tak, tu mamy poniszczone, tu zabieramy. Mam nadzieję, że checkpoint jakiś będzie, bo kurde, no 6 ich już zarżnąłem, a to jest całkiem spora liczba, mi się wydaje. Oj, aż mi gnat, kurde, pod wodę wpłynął. Dobra, jest 6, elegancko. Wiecie co jest najgorsze co do tych mrocznych twórców? Że oni jak strzelają, to oni są bezbłędni w tym. O, właśnie mówiłem, nie? Oni są kurwa bezbłędni i to czasami ich zabicie to jest naprawdę, no kurde, graniczy z cudem. Ale popróbujemy. Musimy dać radę.
O, teraz się udało. Bez większych jakichś problemów. Ale tych tutaj... Patrzcie, widzicie, jak z działka ich ciśniemy, to oni nie są jacyś trudni. Sami widzicie, że to tam parę strzałów i ich nie ma generalnie. Ora, padł kolejny. Kolejny, gdzie tu jest? Tu jest. O, padł. I elegancko. Zabieramy co moje. I następne działko, moi drodzy. Następne działko. Tam widziałem. Elegancko. Patrzcie, jak żeśmy sprawnie podeszli do tematu. A nie, to jest to samo. A to nie rozumiem już. Kurde, przez chwilę myślałem, że to jest jakieś nowe. Ale dobra. Kurde, dajcie mi jakąś apteczkę czy cokolwiek. O! Dziękuję, łaskawcy. Dobra, pyk, pyk. I teraz atakujemy. To jest jedna, szczerze powiedziawszy, z przyjemniejszych misji. I to mówię bez cienia jakiejkolwiek ironii. To jest naprawdę bardzo przyjemna misja. Ona jest easy nawet. No jedyne co może być przeszkodą, to to, że oni non stop tu kurde przylatują i nie możesz czasami się aż skupić za bardzo, bo jest ich po prostu kurwa za dużo. O! I teraz ich nie powinno być. A jak będą, to właśnie tylko ci pozostali. Wow. Okej. Patrzcie teraz na to. O, będzie mnie próbował frajer zestrzelić. Aha, no to się mu udało. Teraz to mu się udało, dlatego że ja ten... Że ja nie ogarnąłem petardy. Dobra, więc raz jeszcze. Spylamy szybko przed tymi, co zostali. A, nie ma ich. Lel? To żeśmy to nieźle ogarnęli, nie żeby coś. It's linking me into the Darkmaker ship systems. They're taking me to them. Jack!